kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na vlog z Holandii. To będzie program o mojej weekendowej wizycie z przyjaciółmi w Holandii, u mojego starego znajomego, który jest, nawiasem mówiąc, historykiem sztuki oraz prowadzi firmę renowującą stare domy, stare kamienice. Ma też ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę na temat Holandii, historii, ciekawostek różnych. Także mam nadzieję, że ten program się Wam spodoba, pokażę Wam kilka specjalnych miejsc, których być może nie będziecie mieć okazji odwiedzić w Holandii, albo o których moglibyście może nie wiedzieć, albo po prostu nie są to takie pierwsze wybory z przewodników turystycznych, ale są niesamowicie ciekawe i ważne dla historii i dla w ogóle wiedzy o tym kraju. Także mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Pokażę Wam też dwie relacje z second handu, z takiego vintage shopów, z dwóch vintage shopów i z jednej wyprzedaży garażowej właśnie w Holandii, które udało mi się zaliczyć tym razem. I zobaczcie, co tam kupiłam. A także pokażę Wam przepiękny dom oraz wystawę, na którą zresztą w zasadzie pojechaliśmy tam. Jest to wystawa malarki włoskiej barokowej Artemisii Gentileschi, która myślę, że szczególnie dla nas kobiet jest bardzo, bardzo ważną postacią, niedawno odkrytą, także jestem już bardzo podekscytowana tym programem i pokażę Wam też hall pamiątek i powiem Wam, co warto kupić, jeśli będziecie w Holandii, co nie straci na wartości, co na pewno nie będzie czymś takim, co później wyrzucimy bez żadnego żalu. Witajcie, kochani! Nagrywam dla Was vlog z mojego pobytu w Holandii. Jestem w miejscowości Leiden z przyjaciółmi. Przyjechaliśmy się pobawić, pozwiedzać i zobaczycie za chwilę, jakie rzeczy oglądaliśmy. Byliśmy w muzeum, byliśmy zwiedzać i teraz jedziemy na zakupy. Zapraszam Was na relacje. Mam nadzieję, że Wam spodoba. I kochani, tutaj widzicie teraz nas w Holandii i dom, w którym mieszkaliśmy. To jest bardzo piękny dom, XVII-wieczny dom, w którym dawniej mieszkali tkacze wełny. Właściwie są to trzy połączone domy zrobione w jeden. Oczywiście te domy są małego rozmiaru, ale w sumie tworzą jeden duży teraz. No i mój znajomy jest, mój przyjaciel jest kolekcjonerem też sztuki, koneserem sztuki współczesnej, sztuki dawnej. No i zobaczcie, tutaj są przepiękne artefakty, przepiękne obrazy, dzieła sztuki. Właściwie każde wolne miejsce jest przez nie zajęte. Można powiedzieć, że ten dom jest takim małym muzeum. Tutaj wchodzimy teraz do salonu i możecie zobaczyć piękny kredens zabytkowy, obrazy. Obrazy niektóre są malowane współcześnie, ale przez dobrych fachowców. No i będziecie mogli też zobaczyć tutaj fragment ogrodu, który też pomagałam kiedyś urządzać, nawiasem mówiąc. No naprawdę jest mega ciekawie, nie ma jak oderwać oczu, naprawdę ja się bardzo inspirowałam też tą postacią mojego przyjaciela oraz jego domem, jego gustem w moim życiu. Bardzo duży wpływ to na mnie wywarło. Możecie tutaj zobaczyć przepiękne stare rzeźby Budda, rzeźby z kościołów. Tutaj mamy indonezyjskie meble, designerskie szkło, a nawet maszynę do gier z lat 60. Zobaczcie, ona całkowicie funkcjonalna jest. Grałam właśnie w tą grę, chociaż szczerze słabo mi to szło. Ale naprawdę bardzo fajna rzecz. To moja przyjaciółka akurat zeszła. No, ale tymczasem pokazuję Wam ciąg dalszy domu. Tutaj wchodzimy na takie półpiętro, gdzie też, zobaczcie, tutaj jest takie łoże małżeńskie z Indonezji. Też zabytkowe, rzecz ręcznie rzeźbiona. No i wszędzie, jak widzicie, stoją rzeźby, wiszą obrazy i po prostu jest to takie mini domowe muzeum, naprawdę. Mój znajomy też zajmował się archeologią, wykopywaniem starych rzeczy z ziemi i zobaczcie, za chwilę tutaj będzie pokazane dużo też artefaktów, dużo naczyń starych, nawet z XVI, XVII wieku, nawet starszych, które wykopał z ziemi. No i jego cała kolekcja, tutaj obrazy też możecie zobaczyć, to jest pokój, w którym spałam zresztą, z widokiem na ogród. Bardzo, bardzo ciekawe, zresztą kilka z tych domów, które tam widać za oknem, też on renowował i budował, tworzył ich wnętrza, unowocześniał je. No i oczywiście tutaj możecie zobaczyć już te niektóre wykopaliska, te garnki stare. Tu akurat jest
stara porcelana, ale niektóre z tych tutaj wykopalisk, które tu widać, tych przedmiotów, to są właśnie jego wykopaliska i niektóre sprzedał nawet w muzeach, można je zobaczyć w holenderskich muzeach, jak je odwiedzicie, być może niektóre właśnie zostały przez niego odkryte i sprzedane do muzeum. No ale tymczasem, kochani, idziemy dalej i mamy tutaj teraz moich przyjaciół i mnie na spacerze po Leiden. Akurat był uliczny targ i kupiliśmy surowe śledzie i no i moi drodzy, takie śledzie to jest taki przysmak holenderski, jak będziecie kiedyś w Holandii, spróbujcie koniecznie, bardzo świeże rano złowione, trochę zasolone, je się je z cebulką, wkładając od razu bezpośrednio do ust, jest to niesamowity przysmak, najlepsza chyba rzecz do jedzenia prócz serów w Holandii. Zobaczcie, tutaj trochę widać. Takie miasto studenckie, holenderskie, niewielkie. I akurat trafiłam na Lumpex. Taki sklep vintage. Zobaczmy, co tu mają fajnego. Oczywiście takie vintage rzeczy w stylu. Ceny w euro oczywiście. Torebki w stylu lat 70. Trzeba włożyć maseczkę. We'll mention your shop. Oh, yes, you can. Okay, that's very nice. Jak widzicie, to jest taki niewielki sklep, ale całkiem fajny, świetnie urządzony i typowo właśnie vintage. Pewnie tam nie wszystkie rzeczy 100% są vintage, ale jest bardzo dużo vintage, takiego prawdziwego. No i przepiękne rzeczy mieli. Oczywiście ceny też troszkę nie dla mnie, a może po prostu nie nastawiałam się na zakupy, ale kupiłam tam dwie rzeczy, które zobaczycie potem. Kupiłam szalik dla mojego przyjaciela Hansa z wełny oraz takie scrunchie, gumkę taką zrobioną z tych, wiecie, materiałów odzyskanych przez właścicielkę sklepu dla mojej przyjaciółki. Tutaj oglądam sobie sukienki, bardzo, bardzo ładne takie vintage'owe sukienki, piękne materiały pani miała. No i bardzo miło, że zgodziła się na filmowanie. Okay, very nice. I like them a lot. Yeah, I think they're so pretty. Yeah. Sometimes it's just a dress is not usable anymore, but yeah. Fabrics, scrunchies are pretty. Nice. Pretty shop. And what's the name of the shop? VNTG. So vintage without the. VNTG. Okay, without the consonants, okay. Yeah, that's right. Right, sorry. Nice, it's really... Okay.
Hello, Asia. Hello. Hello. Hello, Michaś. Hola. Kochani, jedziemy już do Twente, prowincji Twente, na granicy niemieckiej do Enschede, gdzie znajduje się ten oddział Rijksmuseum, czyli Muzeum Narodowego, właśnie na wystawę Artemisii Gentileschi. Nie będę Was długo zanudzać, ale zachęcam Was bardzo serdecznie, jeśli będziecie mieć kiedykolwiek możliwość zobaczenia jej dzieł. To jest niedawno odkryta malarka. Kilka lat temu zostały odtajnione w watykańskie archiwa i dotyczące prawdopodobnie dlatego, że była kobietą, zostało to utajnione, bo kobiety nie było to dobrze widziane, by były niezależne, by zarabiały na siebie. No i przepiękne obrazy malowała, była mistrzynią, naprawdę, zobaczcie tutaj. Była ona świetną malarką, córką malarza, uczyła się profesjonalnie malować i sprzedawała swoje obrazy z wielkim powodzeniem, była bardzo znana wtedy, dopiero później została utajniona. No i naprawdę jej obrazy są tej rangi, co obrazy czy Rembrandta, czy innych wielkich malarzy tamtej epoki. Vermeera i można powiedzieć, że no była wielkim mistrzem tamtego czasu. Niedawno zostały właśnie, tak jak mówię, odkryte jej obrazy, odnaleziono niektóre i tu możecie zobaczyć kilka wyjątków, na przykład jej autoportret, jej obrazy religijne, zamawiane zresztą przez wielkich wielmożów włoskich tamtych czasów, przez papieża, przez Watykan, także naprawdę była to niesamowita osoba, ma niesamowity też życiorys, była bardzo niezależną kobietą. Zachęcam Was, żebyście poczytali, dam Wam linka do Google'a, do artykułu właśnie na jej temat. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wspierać właśnie kobiety, wielkie twórczynie, bo niewiele ich było przez to, że właśnie kobiety nie mogły się realizować zawodowo w dawnych czasach. No i zobaczcie, tutaj teraz wyprawa do Utrechtu wieczorem, w takim fajnym klimacie wieczornym. Hejka kochani, witajcie. Jestem w Utrechcie nad kanałem. Zobaczcie, jak tu pięknie. Pozdrawiam. It's dangerous, yeah? Super. Because it's only the dike, you know? In the dike you have these roads like this. But a special track for bicycles. With a bicycle here in Holland you can go everywhere, through the fields, through everywhere. I will show you this special particular places. Picturesque. But you see the dike here and the land is lower. You see Asia on the left? Because it pumps the water over. It pumps the water here and then the water from here it goes to the lake, and I show you small lake. No i będziemy, kochani, oglądać wszystkie te systemy nawadniania, odwadniania właściwie tej ziemi poniżej, tej depresji. Zaraz zobaczycie szczegóły. Jesteśmy na farmie tradycyjnej holenderskiej. Tutaj widać poldery XVII-wieczne, XVIII-wieczne, które pompują wodę z tej depresji, z niskich terenów w górę i potem do morza. I zobaczymy zaraz tradycyjną farmę, gdzie wytwarza się organiczne sery, jogurty i wszystkie produkty typowo holenderskie. Tutaj właśnie rodziny przyjeżdżają sobie na takie niedzielne wycieczki z dziećmi. Można karmić kózki, młode owce w sezonie.
kupić naturalne produkty. Tutaj rodzina ma taką swoją farmę, firmę. Farmę. Można sobie zobaczyć wszystkie zwierzątka. Zobaczcie, tu kózki. Moi przyjaciele tam na końcu sobie właśnie oglądają. Ja tutaj już kiedyś byłam, ale dla nich to jest pierwszy. Przepiękne miejsce malownicze, a tutaj miejscowy sklepik, gdzie można się zaopatrzyć w te wszystkie dobra regionalne. Wchodzimy do sklepiku. Same miejsce w ogóle. Jest goat cheese? Goat cheese? See? They all make it here. No i tutaj też możecie zobaczyć krajobraz miejscowy. Właśnie obok tej farmy znajduje się jezioro, taki kanał, rzeka, można pływać łódkami, a w zimie, jak to zamarza, ludzie tam jeżdżą na łyżwach i to jest świetne, to jest tradycja od setek lat tam. Musi być poniżej 5 stopni, poniżej zera. No i zobaczcie, taka przepiękna, właśnie typowo holenderska wieś, sielanka. Fajnie można spędzić sobie tam niedzielę. No, malutkie świniaczki tu są. No i takie, kochani, fajne miejsce. Rzadko się takie coś zwiedza, bo mało osób wie o takich miejscach w innych krajach. Ja tutaj mieszkałam, więc znam to od podszewki. No i myślę, że fajnie jest coś takiego zobaczyć. Przepraszam Was za to światło. Zazwyczaj się zwiedza jakieś duże miasta i takie najbardziej znane zabytki, a to jest taka Holandia, jak dawniej było, jak z dawnych czasów, jak wygląda na prowincji za miastem. Także myślę, że to jest ciekawe zobaczyć coś takiego. Zobaczcie, taki polder, który ma różnicę aż 5 metrów, jest bardzo wysoki. Tutaj z tej strony tego nie widać, ale tam pola są bardzo nisko i aż 3 wiatraki, te tradycyjne, pompują wodę na tą wysokość tych 5 metrów do góry. No i tutaj są takie tradycyjne wiatraki, których góra się obraca. Jest specjalny system za pomocą takiego koła, który tam będzie widać na dole. Może przybliżę. I można obracać górą tego wiatraka, żeby ustawić do danego wiatru, który jest z odpowiedniego kierunku. No i to są właśnie te stare, XVII-wieczne jeszcze pompy, które działają od stuleci, te wiatraki. No i to wszystko jest utrzymywane w takim stanie, że funkcjonuje od kilkuset lat. Także to jest taka tradycyjna holenderska technologia, godna podziwu, że to tyle działa i cały czas jest w użyciu. No i przepięknie to wygląda, zobaczcie te malownicze miejsce, niesamowicie. Wszystko tutaj jest zielone, domy też z XVII wieku, z XVIII wieku różnie tu jest. Możecie zobaczyć z bliska ten wiatrak tutaj. Tutaj oczywiście nadal ludzie mieszkają, to są teraz domy i te wiatraki jak najbardziej są funkcjonalne. W tej chwili akurat nie działa, ale jak trzeba pompować, to
są tutaj, jak widzicie, normalnie zabudowania. We have like 12 mules and now there's only one. But... Przepięknie. To wszystko jest tutaj utrzymane. No jak zresztą wszystko tutaj w Holandii, w świetnym stanie. To jest naród z tradycją, długą tradycją demokratyczną, tolerancja, demokracja i wzajemny szacunek. No i oczywiście tradycja handlowa, wielosetletnia. No i jak widzicie, opłaca się. Jeden z lepszych krajów, gdzie można mieszkać. Tutaj mamy śluzę i most. I ciekawostką jest to, kochani, że słowo dam, tak jak na przykład w nazwie Amsterdam, Rotterdam i różne inne damy w Holandii, dam oznacza śluzę. Czyli Amsterdam to jest nazwa śluza na Amstelu, a Amstel to rzeka, która płynie przez Amsterdam w Holandii. Także jak taka ciekawostka, że jak wszystkie nazwy w Holandii, nazwy miast, tą końcówką dam, to właśnie znaczy, że były one wokół śluzy zbudowane. Jesteśmy w Delft, kochani. Przepiękne miasteczko tutaj. To miasto słynie z produkowania tej tradycyjnej błękitnej porcelany ręcznie malowanej, która się bardzo ceni. Mówiąc wprost, jest droga, bo to tak jak nasz Bolesławiec. Nie są tanie rzeczy, bardzo misternie malowany, z bardzo długą tradycją. No nie będę się wdawać w detale, ale w każdym razie są to przepiękne wyroby. Idziemy do centrum. Stare centrum. Targ rybny z XIV wieku tu jest. Ten niski bungalow. Od XIV wieku na pewno było przebudowywane. Maybe for later. Zobaczcie na tą kamieniczkę, która ma zewnętrzną klatkę schodową, taką w wieżyczce. It's so nice. Bardzo fajna. I tutaj normalnie zawsze, zwłaszcza w dawniej, transportowano dobra i ludzie również przemieszczali się kanałami do tych drzwi tylnych od strony wody, tak jak w Wenecji, kochani. Wszystko to nadal jest oczywiście w użyciu. Bieska porcelana z Delft. Panorama. And we go. Idziemy na rynek główny. Za chwilę coś wam jeszcze pokażę. Patrzcie, jaki krzywutki dom. XVII wiek albo i starszy. Takie typowe, widzicie, fasady dla Holandii, holenderskich kamieniczek, które możecie też zobaczyć u nas w Gdańsku, bo Gdańsk był budowany przez Holendrów. Taka ciekawostka mała.
rynek w Delft. Przepiękny. Jak nie widzieliście, to polecam bardzo film Dziewczyna z Perłą. Z Colinem Firthem i wieloma znanymi aktorami, który przepięknie pokazuje właśnie życie w Holandii w czasach baroku. Przepiękna wielka wieża Delft. Widzę mnie teraz. Przepiękna pogoda, chociaż jest chłodno i wiatr, ale mam nadzieję, że się Wam spodoba ta mała wycieczka po Holandii. Tak, dokładnie. Dalej widać słynne cubes Pita Bluma. Tak? Spróbujemy wyostrzyć. Nic nie widać przez te krople, na które się fokus robi. Jest Mebina. O, jest architektura słynna. Yeah. There were three architects together doing this group. Zobaczcie, jak wspaniały budynek. Są parkingi podziemne, tak było pięknym silnikiem. Samo centrum. Widzieliśmy to z zewnątrz. Tutaj street foody. Just a moment. Again, it's possible. Dworzec tutaj jest. Kolej jedzie pod rzeką tędy. I tutaj słynne landmarks Rotterdamu. Właśnie ten parking, w którym byliśmy teraz. Razem z tym targiem. I słynne takie cube, o których wcześniej mówiłam jadąc. Bardzo słynny taki charakterystyczna cecha w centrum Rotterdamu. To właśnie architekt tego beehive'u, tego ula jakby. Jesteśmy w środku. Jesteśmy wewnątrz tych kostek. Taki jest widok mikrofonu. Teraz zrobię. Nie widać. Już wam zrobię. Znaczy jeszcze w tą stronę, czekaj. Tutaj stary port. Właśnie dowiedzieliśmy się, że wszystko tu było zniszczone w czasie II wojny światowej. Oprócz tego jednego budynku, który tam widać. I on jedyny przetrwał. Okazało się, że był właśnie pełen Żydów, którzy się tam schronili zupełnie przypadkiem. No i tutaj widzimy łodzie na przystani. Okay. Pani, już skończył się mój pobyt, nasz pobyt w Holandii i wylatujemy zaraz do Polski, do Krakowa. Pozdrowionka i buziaki.
No i moi drodzy, byłam bardzo krótko, więc te zakupy wszystkie moje były takie szczątkowe. Bardzo ciekawą rzeczą w Holandii, której tu Wam nie pokazałam, są tak zwane rommelmarkty albo fluemarkty, czyli pchletargi, coś takiego, gdzie możemy kupić używane rzeczy z różnych kategorii. Są i maszyny, i rzeczy do domu, i właśnie ciuchy. Są takie wielkie hale tam, na które możemy iść i właśnie spolować na skarby za kilka euro, wręcz czasem za 1 euro. No ale niestety byłam za krótko, no i też odwiedzenie takiego miejsca zabiera bardzo dużo czasu, trzeba poświęcić kilka godzin, żeby tam dojechać i poszperać, znaleźć coś ciekawego, ale zobaczcie, teraz pokażę Wam, jakie pamiątki sobie przywiozłam, co warto przywieźć. Widzieliście tam przebitki z tej błękitnej porcelany z Delft i to jest właśnie taka rzecz typowa dla Holandii. Wiecie, że można kupić, wiecie, takie pamiątkowe buciki, chodaczki holenderskie w zwykłych sklepach z pamiątkami, jakieś typowe właśnie takie biało-niebieskie motywy są holenderskie, ale to są takie podróbki, wiecie, tego nie warto kupować, bo no chyba, że dla dzieci po prostu, tak do zabawy. Ale jeżeli chcecie mieć piękną pamiątkę, którą będziecie mogli mieć całe życie, która nie straci na wartości, a będzie można nawet wręcz być może sprzedać ją w desie, albo no w każdym razie będzie czymś wartościowym, to warto kupić tą ręcznie malowaną porcelanę z Delft. Nawet jakiś mały gadżet, ale ręcznie malowany, nie z tymi takimi fabrycznymi odciskami robionych w Chinach, tylko prawdziwą porcelanę z Delft. Przykładowo, ja mam takie prześliczne, już dawno przywiezione, ale to Wam chciałam pokazać, wiatraczki na sól i na pieprz. Tutaj się kręci to, te wiatraki mają obrotowe skrzydła, natomiast to nic nie powoduje, jakby wsypujemy to normalnie odwracając do góry nogami, to jest tylko ozdoba. No i one właśnie są ręcznie malowane, to nie jest żadna taka fabryczna produkcja za 1 euro. No i za takie już ręcznie malowane rzeczy trzeba troszkę więcej pieniędzy dać, ale za to naprawdę jest to jakiś towar wartościowy, taki na przykład popielniczka, czy też taki po prostu bucik, który można zawiesić dla ozdoby. Można wstawić jakiś kwiatek tutaj. Zobaczcie, ma pieczątkę z Delft. Tutaj zawsze te rzeczy ręcznie malowane są sygnowane pod spodem i powinno tam być napisane, że Delft właśnie. No i to już potrafi kosztować ponad 10 euro, ponad 20 euro, zależnie od rozmiaru. Mam też takie przepiękne talerzyki, również widzicie, są sygnowane, które kiedyś dostałam właśnie od tego znajomego. I tutaj to są stare rzeczy, to są już takie nawet w okolicach przed czy powojennych. W każdym razie, no to jest już taka rzecz, która potrafi kosztować około 30 euro. No ale tak jak mówię, to są przepiękne rzeczy wartościowe, które warto sobie przywieźć, nawet taki mały rozmiar. Kochani, kolejna rzecz to oczywiście sery. Sery to jest taka chluba Holandii. Wiecie, że w Holandii jest miejscowość Gouda, po holendersku się wymawia Houda. No i też inne miejsca, gdzie się wyrabia sery. Ja pokazałam Wam tam fermę i właśnie z tej fermy przywiozłam sobie i rodzinie takie małe kawałki tych dobrych, ekologicznych serów. Najbardziej wartościowe są te sery stare, tak zwane, coś takiego jak parmezan, tylko holenderski, no bo one, można je długo przechowywać, mają bardzo wyrazisty smak i są po prostu fajne. Kochani, inne rzeczy, które sobie przywożę, to zawsze są pamiątki z muzeów. Kolekcjonuję takie pamiątki i takie pamiątki zawsze też będą miały tą swoją wartość. Przywiozłam przyjaciółce na przykład taką deseczkę na sery, właśnie do sera, razem z serem. Można kupić bardzo fajne właśnie gadżety z obrazami, ze słynnymi dziełami. Na przykład tutaj mam ściereczkę, którą sobie przywiozłam z obrazem, tutaj nie będę całej rozwijać, ale z obrazem właśnie też mleczarka Vermeera. No i to są naprawdę rzeczy, które zdobią dom, które są dobrej jakości też, bo te muzealne pamiątki są zazwyczaj bardzo dobrej jakości. No i oczywiście nie byłabym sama, jakby nie kupiła torby muzealnej. Pokazywałam już Wam kiedyś taką moją ekotorbę z British Museum, bardzo fajną. No i takie torby nie są tanie, bo taka torba kosztuje około 12 euro, ale jest duża, jest bardzo praktyczna, ma jeszcze taką saszetkę. No i tu ma wydruk tego obrazu Geograf Vermeera właśnie, które, no ja uwielbiam Vermeera, więc dla mnie to wszelkie tego typu rzeczy są po prostu na wagę złota. Ja właśnie takie kolekcjonuję rzeczy, będąc w muzeach, zwiedzając, zawsze potem pamiętam, co widziałam. To jest taka sentymentalna pamiątka, ale też rzecz bardzo praktyczna,
bo to jest ekotorba, super na zakupy, na różne rzeczy, nawet można z nią gdzieś jechać, coś tu wsadzić. Jest bardzo ładnie zrobiona też, bardzo porządnie zrobiona. Także kochani, polecam Wam takie pamiątki, które są bardziej wartościowe, nie czymś takim z kiosku za euro. Też bardzo fajnym pomysłem jest przywieźć sobie dobrą kawę. Jedną z takich znanych marek holenderskiej kawy jest Douwe Egberts. Pisze się no pokażę Wam na ekranie. Jest to bardzo dobra kawa, także też na pewno warto się w coś takiego zaopatrzyć. No i oczywiście w cebulki tulipanów, których tym razem nie przywiozłam, no bo po prostu też nie bardzo było ich gdzie kupić, akurat w miejscach, które odwiedzaliśmy. Także moi drodzy, zapraszam Was do Holandii, piękny kraj do odwiedzenia i zapraszam Was na kolejne moje filmiki, bardzo serdecznie już teraz na hole lumpeksowe i na kolejny vlog. Do zobaczenia, kochani, cześć!